Światło górne. To światło górne w zasadzie nie jest takie polecane za bardzo przy fotografowaniu dzieci, ponieważ jest to takie światło, no tak jak widzisz, które daje duże kontrasty. Nie jest takie, nie rozświetla twarzy w równomierny sposób i jest to takie bardziej, można powiedzieć, koncertowe, rockowe oświetlenie jakichś postaci takich z mocnym charakterem. Nie dzieci. Dzieci bardziej chcielibyśmy fotografować światłem z przodu lub podobnym. Natomiast możesz tę technikę wykorzystać przy swoich innych projektach, przy innych zdjęciach i zobaczymy, co uda tu się zrobić przy fotografowaniu Franka. Jaki mamy sprzęt użyty? Tutaj jest softbox. On jest powieszony na takim systemie do wieszania tła, czyli jest to jeden statyw, tam jest drugi statyw, a tu jest poprzeczka. Tam u góry jest tak zwany super clamp, który trzyma lampę. Dodatkowo jest taki drut zabezpieczający, jakby ten super clamp się wyśliznął albo coś by się stało. Także mamy zabezpieczenie tutaj. No i przewód jest zasilanie, zasilana ta lampa i światło świeci z góry. Nieco jest oświetlone tło tym światłem, ale jest to subtelne oświetlenie. Także wszystkie te sposoby oświetlania to była w zasadzie jedna tylko lampa. I tu również mamy jedną lampę. To co? Sprawdźmy, jakie tutaj są parametry ekspozycji. Możemy tutaj decydować, gdzie Franek ma stanąć. Patrzcie, tak, i wędruj, tak. O, jeżeli ustawimy w tym miejscu, to będzie głowa oświetlona, czubek nosa, czoło. Natomiast kiedy Franek się cofnie, to twarz jest bardziej rozświetlona i w oczach pojawiają się blaski. Podejdź bliżej. Jeżeli wybierzemy taki rodzaj oświetlenia, to oczy staną się martwe w zasadzie. Zacznijmy od takiego łatwiejszego ustawienia, czyli gdy Franek będzie tutaj, w tym miejscu. To dokonujemy pomiaru, tak? Co mamy? 5, 6,5. Dobrze. Ustawiamy 5, 6,5. Czyli mamy 5, 6, a połowę to będzie, no niech będzie 6,3. Taką wartość przysłony. To co? Działamy? O tak. Stań tutaj. Dobrze. Patrzcie prosto do kamery. Przyjrzyjmy się tym zdjęciom. Też bardzo ładne światło. Tak jak powiedziałem, takie koncertowe. Skóra tutaj, prawda? Oczy są rozświetlone. Nie jest to jakieś bardzo takie kontrastowe światło, jak światło boczne. W tym wydaniu akurat. Bo znaczna część światła, ta pochodząca z tej części softboxa, trafia pod tym kątem na twarz. Czyli dużo jest tutaj jednak światła przedniego. Jest to bardzo przyjemne światło, bardzo fajne proporcje między właśnie twarzą dobrze naświetloną, jasną, a tłem. Tło jest zdecydowanie ciemniejsze, także bardzo ładne, plastyczne światło. Tu od dołu oczywiście nic nam nie rozświetla tych cieni, poniżej nosa, poniżej ust i tutaj pod brodą tworzą się cienie, ale one są bardzo ładne. Tu również możemy powiedzieć o pewnej czystości oświetlenia.